Siemanko moi drodzy, tu z tej strony Szmita też już tak jak zgodnie z zapowiedzią kolejny odcinek z Euro Truck Simulator 2. Patrzcie mi, że tak długo nie było, ale wiecie, przez te... No właśnie. To było pierwsze, a po drugie... Wielu rzeczy mi tu brakuje z poprzedniego odcinka. Czyli zajebisty track, wysoki level. Po co? Bo musiałem to wszystko zacząć od nowa. Stracimy zapisy wyrazy z tamtym kompem. Zresztą opowiadamy to w pierwszym odcinku z American Truck Simulator. No właśnie. Tak jak wam powiedziałem, w niedzielę, czy tam w poniedziałek, nie pamiętamy kiedy, czy właśnie mamy recytować najnowsze DLC do tej gry, który został wydany w 5 grudnia. Ale niestety, wybaczcie mi, że po prostu was okłamywałem, ale tego nie mam. Dlaczego? Dlatego. Zobaczmy, jak mniej więcej wygląda nasze wyniki konkursu. Za co? Nie wygrałem tego kurwa konkursu. Brakowało tam mojego imiona i nazwiska, jakim jestem Michał Schmidt. Nie wiem, może przez to, że jakoś jest chujowa albo coś. Nieważne, pierdy. To lecę. I tak jak wam przed chwilą powiedziałem, postaramy to sobie robić przed Bożym Narodzeniem. Ale tak na początek zrobimy, no, taką małą powtóreczkę z rozgrywki. Czyli robimy takie małe tournée po całej Europie. A potem jak ty kupię ten dodatek i mnie wypierdoli do głównej siedziby w Gothenburgu w Szwecji, to właśnie sobie robimy taką trasę przez Danię, Niemcy, Holandię i północną Francję, aż będziemy na tym na mapie najnowszego dodatku. Poza tym wraz z nią jest kolejna aktualizacja do tej gry. Jakie będą funkcje? Zobaczycie zaraz. Dobra, a teraz wybierzmy jakąś trasę, żeby podjechać tam na wschód. Tam. Nie, podałbym przez chyba Włochy albo Szwajcarię, Austrię, Słowację, Polskę. Cały resztę już znacie. Nie. Kale. No. Ciosnę, 12 ton. No dojdziemy. Come on. Nie no, szczerze wam powiem, żałuję, że nie dorzuciłem moda. Czemu? Bo chciałbym mieć płynną, gołą grę. Ale no nie wiem. Kiedy kupię te DLC, to wrócę wyraz. To wrócę z tymi modami.
Ja tak na początek powiem wam o tym dodatku. Dodatek to Euro Truck Simulator 2 FIFA La France. Jest to taki dodatek położony na terenie zachodniej części Francji. Obejmuje całe zachodnie wybrzeże trzeciego największego kraju w Europie, po Ukrainie i Rosji. Ja to trochę... Dla mnie cena to jest dla mnie przesada. A teraz zobaczmy, jak mniej więcej wyglądają ceny do najnowszego DLC do ETS-a 2. Zacznijmy od CDP. Szukamy dalej. Empik. 60 zł. Co za patola. LOL. Teraz zobaczmy, jak mniej więcej wygląda na złotówki. 18 razy 4. 50, tak w zaokrągleniu, to 81 zł. 80 zł, Jezu, za tyle hajsu to można kupić edycję legendarną do ETS-a 2. No to za patola, ja nie mogę, za jakie krzechy krzywda. Nie no, musimy tak wytrzymać do gwiazdki. Tak więc kończymy sekcję cenową. Teraz przechodzimy dalej. No właśnie, teraz muszę to kupić za 60-70 zł. Najdrożej, tak jak wiecie, na Steamie. Ja dowiedziałem się w sprawie aktualizacji. Póki co to niewiele, ale... Ale są te niektóre funkcje z American Truck Simulator. Wiecie jakie? Spokojnie, dowiemy się. Gdzie my jesteśmy? Na lotnisku? Dobra, jesteśmy na miejscu. O, i on może wejść.
Dobra. Pierwsza funkcja znana z ATS-a jest to ustawienie długości naczepy. Albo rodzaj, czy Bóg wie co. Dobra, biorę do Diana. Jedziemy. No, mógłbym do tego wrócić, ale nie. Gonnes, co to jest? Jakieś wiocha podperyska. O Jezu. Dla mnie to było nieco dziwne. Już wiem, czemu są takie lagi. Nieco powiększyli wymagania do poziomu ATS-a. Ja pierdolę. Lepiej się modlę, żeby to działało w 32-bitówce. Jeżeli się mylę, to ja przepraszam. Przynajmniej ponad 7 godzin podróży. Na chwilę. Tak samo, czyli idealnie się trafiło. Co my tutaj mamy? Jedzenie dla zwierząt. Nie sądziłem przydać, bo ja po prostu czasami gadadliwy jestem.
Zu. Tam na mapa, a nie. Jak szkurde. Jestem taki chaotyczny, chaotyczny jest. No, nie, no sobie sprawdzić, ile jeszcze paliwa starczy. Aha. Jak ja mam ocenić mody? Najbardziej zadowalające są modyfikacje do tej gry. Jest to promot. Dzięki tej mapie będziemy mieć lepsze ładunki, więcej miast i dodatkowo kowe 1000 km dróg. Moja ocena końcowa jest to 9/10. Co mu takie dobrze. Ach, zapomniałem wadę wymienić, jest. Oczywiście przez tego moda mogę sobie je zacząć. O, jest. Człowiek gada, tu czasami o tym, których rzeczach zapomina. Up.
Jak ja mniej więcej oceniam Francję? Nie, Francja jest to sporym, romantycznym, pięknym krajem. Pięknie kopitki, zajebista fucha. Co w niej się nie podoba? To niektóre przepisy, jak na przykład, że jakiś chory człowiek na zespół Downa ma się nie uśmiechać, bo no nie wiem, albo krzywna, albo więzienie. Oraz, że tam rządzi islam. Przypomnijcie sobie taką sytuację z 3 roku, tak dokładnie z 13 listopada 2015, kiedy w mieście, którym my wyruszyliśmy, czyli z Paryża, był tam zamach. Najpierw podczas meczu na stadionie medycy islamiści sobie odwalili, a później w całej francuskiej stolicy zalała się kurwa krew. Kilka tysięcy zostało rannych i ponad 130 parę osób zostało zmarłych. W zasadzie zostało uznane. Nie wiem, jak się rozumieli naprawdę. Tak więc apeluję do osób, którzy chcą się wybierać na zachodnią Europę. Bądźcie bardzo czujni. Nie no, teraz się nieco uspokoiło. Na zachodzie Niemiec. Ale nie do końca. Bo w ostatnim czasie, w ciągu ostatniego, no nie wiem, miesiąca, głównie w Niemczech czy Austrii, imigranci z Bliskiego Wschodu znowu coś się odpierdolił w głowie i porozbijał ryje między innymi naszych Polek, które tam uczą czy pracują. Tak więc przez doświadczenie z zachodniej granicy, jak każdy Polak, nie życzy sobie emigrantów. Sorry, ja wolałbym mieć komunę niż islam. Jeśli ja nie chcę być komunistą, bo ja jestem przeciwko niej. Tylko Polska ma być katolicka. Cholera jasna, co to było? Co jest, kurwa, jakiś part, co...
Nie no, albo musiałbym my. Albo musimy poczekać, aż będzie jakieś wolne miejsce, albo po prostu musimy łamać sobie przepisy. Ktoś się z tyłu jedzie. Dobra, tam już trochę się przyjechać. No to będzie powtóreczka jak sprzed chyba roku. Co ty mi tu... Co ty mi tu... Kurwo trąbisz. Masz sakar. Cholera! Stój!
Weź przestań mi tu ziewać do ucha. Nie no, tak się kończy długie gadanie. Ja tu zagadałem, a tu sam jest skredzić. Prawo to. To pojechałem prosto, a co ci pies mi to pokaże zawrotki. Nie miał kurwa gdzie zawrócić, tak więc musiałem kurwa jechać po TPR. Tak o, dokładnie to. To popoczemy, żebym nie płacił stówy. Jaki duma, nie pierdolę. Nie no, przepraszam bardzo, ale po prostu. Lera jasna, mamy satuszu na głowie. Ciągle myślę o przyjęciu, któremu zorganizuję w Sopotę. Ale cóż, jeden kolega powiedział, że się ma żałoby, bo babka mu zmarła. Koleżanka to musi się uczyć. No weźcie, zróbcie. Nie, porządku. LOL. W tym kraju rządzą kurwy i złodzieje. No to tych, którym powiedziałem. Nie no, w porządku. Ale do kolegi, do pana Wadowskiego. Nie no, nie będzie żadnej dyskoteki, co się tylko po prostu cholera jasna. Bojemy, pokeramy, popkadamy co jak. A dla a do tej koleżanki, to pani Mierzby, Nie, czy ty czasem nie możesz się wyluzować, dziewczyno? Może sobie myśleć, że daje ci spory nacisk, coś. Nie no, bo po prostu dawno się nie widzieliśmy. Jakieś 3 miesiące, no 3 miesiące od naszej ostatniej wizyty. O. Nieważne, popkadamy sobie na Facebooku. No. American Truck Simulator mi się kłania. Tak, była aktualizacja. LOL. Wyprostowana, wyprostowana. Dobra, no to jadę z kurwami. Ej no, wytrzymaj jeszcze chwilę. Thank you.
Pyk. No i kida, zadowalające. Ja, co my bierzemy? Podobnego. Dobra, niech będzie długo dostał sąd. Dobra, przejrzymy sobie. To jest najpierw. Dobra. Może gadamy sobie, jak mniej więcej będzie wyglądało. Muszę bym znaleźć jakieś zalecenie to. Stuttgartu. Potem to. Nürnbergi. Dresna. Wrocławia. Łodzi. Gdańska. Potem poprzejamy całą Skandynawię. Sztokholm. Oslo. Bergen. Potem wzdłuż Holandii, potem do Brukseli, a maksymalnie 10 znaczków. Czyli tak o. Na to mam ponad lol. Czyli może tak od początku. Wrocław, Gdańsk, Sztokholm, Oslo. Nie, no co mi ma takie paki? Ja pierdolę. Dobra, pierdolę to wszystko. Ale może tak. Stuttgart. No nie, albo by... Nie no, jeszcze w Czechach nie byliśmy, tak więc do Pragi, Wrocławia, Gdańsk, Sztokholm, Oslo, Kristiansand, albo Expert, Elbsberg. Potem jest taka sama trasa, do Paryża, a potem stamtąd tutaj. Dobra, tak więc kończymy Let's Play'a z Euro Truck Simulator 2. Jeśli film wam się spodobał, to podajcie łapkę w górę. Jeśli chcecie być na bieżąco, to pozostawcie suba. Oraz podajcie lubię to na fanpage'u na Facebooku. Tak więc to kolejne. Cześć.